W odcinku poświęconym ulicy Narbutta na warszawskim Mokotowie pojawiły się oznaczenia saperskie z akcji rozminowania Warszawy prowadzonej od stycznia 1945 roku. Oryginalne oraz replika u zbiegu ulic Willowej i Chocimskiej, w miejscu, w którym nie udało się ocalić epokowego napisu. Tę ostatnią kilka miesięcy później usunięto, aby odsłonić i wreszcie odpowiednio zabezpieczyć relikt oryginalnego oznaczenia. Kolejny relikt czeka nieopodal, przy ulicy Skolimowskiej. W narożnej kamienicy, pod numerem 33, w latach 1945-51 mieściło się Biuro Odbudowy Stolicy. Ruszyła wolność! Staje do pracy sztab odbudowy stolicy. Wstanie z gruzów Warszawa stara i nowa zarazem. I choć nowa Warszawa oczywiście powstała, to i ślady tej starej wciąż nie trudno odnaleźć.